Siga. Pasją do klejenia Marco i Reto Sieber, właściciele firmy Siga, zostali zarażeni już w dzieciństwie. Z resztek plastrów opatrunkowych armii amerykańskiej ich ojciec wycinał wąskie paski i sprzedawał je jako obszywki fabrykom artykułów papierniczych. Tak powstał w 1965 roku pomysł założenia samodzielnej firmy, produkującej własne kleje i taśmy klejące. Nasza kuchnia w domu była też laboratorium chemicznym. W kurniku powstała nasza fabryka. Wymyślaliśmy w niej nowe receptury. Często wybuchał u nas pożar, ale nigdy nie wzywaliśmy straży. Po zdobyciu solidnego wykształcenia obaj bracia przejęli firmę w 1990 roku, przekształcając ją krok po kroku z małego zakładu w przedsiębiorstwo zatrudniające dzisiaj ponad 320 pracowników. Międzynarodowy sukces nastąpił wtedy, gdy odstąpiliśmy od starych segmentów biznesowych, stawiając wszystko na sektor szczelności budynków. Opracowaliśmy nowe produkty o niespotykanej dotąd sile klejenia bez zawartości rozpuszczalników i rozbudowaliśmy własną sieć dystrybucji ze 160 przedstawicielami handlowymi. Siga wiedzie dzisiaj prym w opracowywaniu, wytwarzaniu i dystrybucji nietoksycznych klejów najwyższej jakości, służących do kompletnego i dyfuzyjnego uszczelniania budynków. Rewitalizowane stare i nowe budynki, w których wykorzystano technologię Siga, charakteryzują się niskim zużyciem energii i niewielką emisją CO2, wysokim komfortem mieszkalnym i trwałością. W Akademii Siga od 2014 roku z własnym hotelem liczącym 75 pokoi kształci się corocznie 2500 ekspertów budowlanych z całego świata. Intensywna wymiana doświadczeń z klientami wspiera innowacje produktów i zaowocowała w ciągu 10 lat 34 międzynarodowymi patentami. Kultura przedsiębiorstwa Siga jest motorem napędowym ciągłego doskonalenia naszych produktów i usług. Co 10 dni zatrzymujemy linie produkcyjne w całym zakładzie, aby wspólnie przedyskutować, od praktykanta aż po dyrektora, co można jeszcze zmienić i ulepszyć w naszym przedsiębiorstwie. Ważne jest, aby każdy pracownik był aktywnie zaangażowany i czuł się odpowiedzialny za przedsiębiorstwo. Tylko w ten sposób sprostamy wyzwaniom i szybko zmieniającym się wymaganiom w różnych krajach. Wraz z przejęciem kierownictwa operacyjnego przez wieloletniego pracownika firmy, Patryka Stadlera, 1 stycznia 2014 roku rozpocznie się nowa era w historii Siga. Marco i Reto Sieber zajmą się strategicznym rozwojem przedsiębiorstwa, przekazując swoje bogate doświadczenie młodemu kierownictwu firmy Siga.